Główny sztab republikanów, kilkaset metrów od Białego Domu, tysiące zwolenników prezydenta nie miało żadnych wątpliwości. Kilka godzin po zamknięciu wyborczych lokali dla tych ludzi wszystko było już jasne. Świętowali pewne zwycięstwo George'a Busha przy ulubionej muzyce prezydenta. Denerwowałem się, bo wcześniej wyglądało na to, że pierwsze wyniki nie są korzystne, ale teraz jestem spokojny. Bush zwyciężył na Florydzie i w Ohio. Sztab prezydenta ogłosił zwycięstwo w dwóch najważniejszych dla tych wyborów stanach, a sam George Bush, który tę noc spędził z najbliższymi w Białym Domu, gotową miał już zwycięską mowę. Myślę, że zwyciężymy. Patrzę na spływające wyniki z moją rodziną i jestem pewien, że zwyciężymy. Republikanie, którzy tu w sztabie kampanii kilkanaście godzin czekali na to, by prezydent ogłosił swoje zwycięstwo, zawiedli się. Powód? Trzy stany, w których różnica między kandydatami wciąż jest zbyt mała. Iowa, Nowy Meksyk i najważniejsze Ohio. George Bush ma tam przewagę prawie 140 tysięcy głosów, ale nie policzono jeszcze niemal takiej samej liczby tak zwanych głosów warunkowych. Każdy z nich musi być dokładnie sprawdzony, a to potrwać może nawet dwa tygodnie. Dlatego demokraci nie złożyli broni, tym bardziej, że pierwsze wyniki tuż po zamknięciu lokali wyborczych wskazywały na zwycięstwo senatora z Massachusetts. John Kerry spędził noc w Bostonie z dala od kamer, ale walkę do końca obiecał tysiącom zziębniętych zwolenników demokratów kandydat na wiceprezydenta John Edwards. John Kerry i ja obiecaliśmy amerykańskiemu narodowi, że każdy głos zostanie policzony. Dotrzymamy słowa. Będziemy walczyć o każdy głos. To słowa, które 4 lata temu wypowiedział Al Gore. Liczenie i ponowne przeliczanie głosów na Florydzie trwało 5 tygodni, a ostateczną decyzję o tym, kto zasiądzie w Białym Domu, podjął Sąd Najwyższy. Sztaby obu kandydatów już mają w Ohio tysiące prawników gotowych do walki. Republikanie są jednak przekonani, że zwyciężył i to zdecydowanie George Bush. Według nich zdobył aż 286 elektorskich głosów. Poparło go ponad 3,5 miliona więcej Amerykanów niż Johna Kerry'ego. Prezydent Bush postanowił, że da senatorowi Kerry'emu więcej czasu na refleksję nad wynikami wyborów. Swoje zwycięstwo ogłosi później. Klienci tego baru niedaleko waszyngtońskiego Kapitolu w większości głosowali na Johna Kerry'ego, ale gotowi są zaakceptować każdy wynik, byle tylko nie powtórzyła się historia sprzed 4 lat. To bardzo ważne wybory, dlatego mam nadzieję na zdecydowane zwycięstwo któregoś z kandydatów. Ludzie będą bardzo sfrustrowani, jeśli to będzie się ciągnęło w nieskończoność. To z pewnością była najcięższa noc w życiu Johna Kerry'ego. Kandydat demokratów w końcu pogodził się z przegraną. Katarzyna Sławińska, Fakty, Waszyngton.